tylko chill. Nie chce mi się nic, mam ochotę bawić się i pić. Tylko bawić się i pić. Dzisiaj tylko chill, tak już musi być, bo dwa razy nie będziemy żyć. Dwa razy nie będziemy żyć. Wyluzujmy się na parę chwil. Otwórz wino i zapłonę grill. Nad głowami unosi się pył. Wiesz tylko chill, chill, chill. Wyluzujmy się na parę chwil. Otwórz wino i zapłonę grill. Nad głowami unosi się pył. Wiesz tylko chill, chill, chill. Chill. Myślę co dalej. Dziś pogoda jak w LA, więc proszę drinka mi nalej. Dziś pogoda jak w Cali, więc chętnie bym coś zapalił. Dzwonię do moich ziomali, wpadajcie do mnie na balet. Niech wolno minie ten dzień, niech długa będzie ta noc. Szkoda mi czasu na sen, no nie, nie. Zanim nadejdzie jesień i wszystko pokryje mrok. Miasto jest dla mnie jak tlen, ja wiem, wiem. Zróbmy na chwilę slow-mo, bo chciałbym poczuć wolność w te dni. Poczuć wolność w te dni. Zróbmy na chwilę slow-mo, bo chciałbym poczuć wolność we krwi. Wolność we krwi. Wyluzujmy się na parę chwil. Otwórz wino i zapłonę grill. Nad głowami unosi się pył. Wiesz tylko chill, chill, chill. Pięknie tutaj. Bardzo się chciałem zaprosić, chyba żebyś tutaj stanął, serdecznie. O, niech wie co straciła. Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mafia Solec i bardzo serdecznie witam was na Żniwak 2K22. No i jak no, nie mogło go zabraknąć. Mister Polski. Ursusa, tak, bardzo pięknie się oparłeś. O, Adam to był to, o, to, bo Adam tutaj pięknie tutaj od razu sobie stanęli, popatrz. Mniejsza z tym, o 60 pięknie stoi, upalny dzisiaj dzionek, zjechaliśmy wczoraj, niedziela była, który to? Poczekajcie, 24, dzisiaj 25, dzisiaj już będziemy... Krzyśku. Tak, pozdrawiam wszystkich. Krzysiu, oczywiście naszego Krzysia z kanału. Także my już wczoraj pozdrowiliśmy, już opiliśmy. Byliśmy wczoraj odwiedzić Krzysia, także może się mu piękne życzonka tutaj imiennowe złożyć. Talerzóweczka, to będziemy się na pewno bawić już niedługo. Będziemy sobie zaraz też i ogarniać przyczepy, ale pierwsze co wyprowadzimy kombajn, nasmarujemy. Generalnie jest już trochę pokoszone. Tata już trochę pokosił, bo wjeżdżał, sprawdzał to wszystko i to tak wiecie. A raz jednego dnia jeden zbiornik, raz drugiego dwa i to tak wiecie... co chwilę przepadywało to wszystko i nie było sensu, żebyśmy wcześniej zjeżdżali, też mieliśmy tam sporo spraw do pogarniania, ale już teraz można powiedzieć, że szkurny i no roz. Zaraz sobie ładnie coś szybki przetrzemy, tu mamy jeszcze cały zbiorniczek, akurat jest, z tego mierzyliśmy wczoraj u Krzysia i było 7,8, przeżyto. Wręcz aż można powiedzieć niemożliwe, bo w okolicy dopiero dzisiaj kombajn zaczyna widać, a u nas już jest nawet i potalerzowane. No ale to po jęczmieniu to wiadomo. Dobra, cygmyk, fuch. Nie wiem, czy się uciska. Jo, musi hebel być wtedy. Czekaj, jeden taniec, jedna noc. Taniec, jedna noc! O, dziękuję ci serdecznie. Wejdź sobie, żeby cię ino nie wciągnęło. O kurna, nowa technologia. A co tam jest? Lusterko, chłopie. I metalowe. Jezus, mała, będę pokrył do filmu. A, pierwsze utpalenie. Dobra. Filtr był, teraz całe szczęście, że jest tak zrobiony, że kombajn wchodzi cały do garażu, nic nie montujemy, nic nie rozmontowujemy. Dziękuję, dobranoc. Kiedyś była linka.
Musiałem szukać, gdzie to było przerobione, bo jeszcze kiedyś było przerobione, że była linka tylko. Kurde, tak szczerze mogłem podnieść do góry. Kosę smarować, pewnie była smarowana. Więc tyle, to dobra, nie będę musiał, opuścimy sobie. Były wymieniane bagnety. Wiecie, cały rok się nie jeździ. To trzeba na spokojnie. No jest trochę porobione. Pozmieniane. Jest cała nowa płachta. Tutaj przerobiona. Mamy... Też nie chcę po tej rurze łazić zbytnio. Mamy tutaj zbiornik wreszcie przeniesiony. Nie ma już tego zbiornika, co był w tamtym roku. Na paliwo. O, będzie można od razu filtr zdjąć, jakaś ty szmatka by mi się przydała. Nie, on jest tylko sam z sobą tutaj, więc powinien mi pójść. Ale to szmatkę to zaraz sobie ogarniemy i na powietrzem tu wszystko. O, jest całe do wyczyszczenia, więc bierzemy się za smarowanie. Niby na razie się sprawdza, nie zapowietrza się. Jest ok. Zanim go jeszcze przedmuchamy, weźmiemy, wyciągniemy i poczyścimy sita. Bo trochę się poza chało. Tam już wyjdzie ręką. Klucze odstaw najpierw. Nich. Co, ja to chyba i tak, jak będę miał wyciągnąć, to chyba wyciągnę. Właśnie się zastanawiam. Bo to chyba nie wychodziło, tak? No wychodziło, tylko później jest problem to wcisnąć, bo jest sieczkarnia. Ale dobra, może weźmiemy tutaj, weź ten z jednej i z drugiej strony i to jakoś wydubiemy. O, jak widzimy, gdzieś tam tego przężyta praktycznie najwięcej. Jęczmień też, gdzieś te ości pozostawały. Bo już pierwszy był koszony, drugi jeszcze jest do skoszenia, ale już tam go nie ma wiele. Do tego czeka jeszcze owies, gdzie owsa jest, myślę, że koło 1,5 hektara. Coś koło tego by wyszło. Bardzo ładne masz skurwysyny na nogach, znaczy mokasyny. Tak. Też mi się podobają. Raz jest chłodno w sam raz na żniwa, to niestety gdzieś musi, kurde, popadać. A później jak przychodzą upały, to idzie nerwicy dostać, bo to i szkoda maszyny. W takim upale to nie idzie nic dotne, bo to jest tak rozgrzane, że masakra. No w tym roku nie wiem co jest, ale kolejny rok się ledwo co zaczął żniwny, a już trzy czy cztery klasy widziałem, że się niestety spaliły. I najbardziej mnie zastanawia to, co się dzieje, że praktycznie co sezon 90% pożarów kombajnów to są klasy i to najczęściej klasy nowe. Leksjony jakieś czy coś. Nie, nie, tego nie rozumiem. To jest jakaś czy wada fabryczna, czy co. Ale ciężko powiedzieć, gdzieś tam na tych grupach widziałem, czytałem. Co? To pod ciśnieniem walne. Tak, można to wziąć i niech to... Tam jest podłącz tego kabla, a... Chyba starczy mi kabla, powinno. Jakbyśmy to wyciągnęli, byśmy nerwice dostali. To nawet. Z tej strony. Dobra. Najpierw to zgarnij. Bardziej lataj się później, niż to potrzebuje. Czekaj, jeszcze więcej nie wyciągniemy? Ale ty, ja może bym całą wyciągnął? No właśnie. Ta wyjdzie akurat, więc spoko.
Okej. No to mamy wyczyszczone. Tak go wyczyścimy. No nie będziemy go zdejmować nawet. Dużo się nie ukurzył. Deszczu nie dostał, to tak nie zbiło. Tam to dziwnie strasznie. Musiało być gdzieś późno po wieczorze, może trochę rosa brała. Jak drukarka. Dobra. Czekajcie. Mam tu tulenie na ten kurz zbożowy i zero będzie mnie kurwa brało. Chociaż tę bluzkę naciągnę. Dobra, maseczkę możemy zdjąć. Przydała się fest. A? Maseczka chociaż w życiu, pierwszy raz w życiu do czegoś się przydała. No, akurat często używam masek do takich rzeczy. Kurde, to praktycznie jest full. Ale masz bardzo ładne konewki. Tak, specjalnie malutką, żeby się nie musiał męczyć. Ogarnąłem ci. Dolejemy do fulla. A jak mo tego płynu. Niech mo. Na tą inflację, no nie ma co mu żałować, no. Ile żeś tam pół litra wlałeś? No myślałem, że będę więcej, ale jeżeli raczej tata po pracy nigdy nie dolewa, tylko zawsze przed wyjazdem, więc prawdopodobnie dolewał to przed poprzednim wyjazdem, a to były 4 zbiorniki czy 3. Więc spoko, no w miarę udało mi się tylko doczyścić. Więc luzik. Na pewno codziennie będzie taki mały obrządek go. Ale dzisiaj akurat jako pierwszy taki startowy, może jeszcze go zdążymy skleić zanim wyjedziemy normalnie w pole. Można ogarnąć. O! Bogactwo jest zalane. Towar luksusowy. Bogactwo jest zalane? Ja do połowy. Pewnie go później zalejemy całego. Czekaj, tu powinno być jeszcze coś. Ty tu miałeś? Otwierałeś to? Mam. Czekaj. Jo. Daję. Śrubka. Okej. Dobra. Trochę opłaty się przydają. O, ja tak mnie to gryzło, że już sobie tak zrobiłem na górze. Dobra. Szczotka, kubek, zimna woda. Tak się zaczyna właśnie przygoda. I no. Wszystkie. Czy wydmuchałeś, czy chcesz się wydmuchać? Nie, ja już jestem wydmuchany, ale się jeszcze odmucham, bo chyba zaraz jak to skończymy idę się garnąć do basenu. Biorę się za czyszczenie tych kalamitek. Zaraz sobie go wtedy nasmarujemy. Tu już te dwie wyczyściłem. Czy tu było więcej? Nie pamiętam, chyba nie. Tu masz od skrętu, od koła. No to smaruję za jednym razem. Dobra, spoko, tam jest wyczyszczona. Teraz tu praktycznie wszystkie jeszcze przelecimy. Dobra, ogarniałem szpicherku. Już trochę pozamiatałem górę. Musimy tak, tutaj tą starą przednicę dać gdzieś na to, tak przerzucić. Tam pójdzie deska i tam chyba wyląduje tak nowa, bo ta, żeby już wiadomo było dla kurczaków. Tu mamy jęczmień z tego roku, będzie dorzucone jeszcze, więc tu też tą burtę trzeba poprawić. No i przyjęży to. Będziemy się bawić, musimy mieszalnik tutaj ogarnąć. Tata własnej roboty zrobił do mieszania właśnie dla tuczników. Sprawdźcie. Tu coś jest, jest tu jakaś pasza. Się tu wszystko powynosimy. Bo mieszalnik musimy postawić tutaj, bo tu będzie zasypane. Tu już trochę tego przężyta ogólnie jest. No dzisiejszy vlog będzie taki z przygotowań, z tego wszystkiego. Krótki, nie krótki. No już mówię, trochę jest pocięte. Bardziej o zbożu. Jak sypie i to wszystko pogadamy. Jest słabo. No, po prostu nic nie dawaliśmy. Znaczy nawóz był tylko pod korzeń. Później sami wiem jaka była sytuacja i płacić tym kurwom tyle pieniędzy to nie ma sensu. Suma summarum. I tak wychodzi się lepiej.
bez tego nawozu niż z nawozem, bo jak ktoś sobie by zrobił podsumowanie kosztów tego wszystkiego, to to samo z siebie gdzieś tam wyjdzie. Ale to o tym sobie pogadamy później. Dobra, to możemy sobie wyciągnąć, także w tym roku prawdopodobnie, a wręcz na 90%, tylko na sprzedaż będzie pszenica. Pszenica aktualnie, jeżeli ma tam, wiadomo, białko, to wszystko, to dość fajne statystyki. No to 1500, czy tam 150, jak kto woli. Bo większość starszych ludzi właśnie tam o 150 za metr, nie? O to się tak gadało. No, także 1500 jak trochę gorsza, wiadomo, typowo do spasienia paszówka, no to już 1200-1300, ale to mówię, jeszcze nie byli do końca zorientowani, bo tak szczerze jeszcze skupy nie ruszyły tu u nas, bo nikt jeszcze zimowych nie tnie. Dzisiaj dopiero się zaczęło, więc od dzisiaj to już będzie tutaj szło. Okej, okay. Zaraz to sobie przeniesiemy, ale to na pewno kurwisko trochę waży. Tu jest młynek. No sobie możemy też ładnie już wyciągnąć, żeby tutaj i łazić. O, tu mąki jest. Kurna dziot. I naczekać, jak strzałą mąkę wszyscy będą się zabijać, to trzeba będzie pamiętać, że muszę tu przyjść i mam schowany na czarną godzinę. Dobra. Idę po jakąś łopatę. Adaś zaraz skończy i pomoże mi to tutaj przenieść. O, proszę bardzo, wspaniały obciążnik. Dobrze, jakby można go było zdjąć. I no kurwa, w pralkach takie powinny być. Ciekawe, czy dam radę go zdjąć tu. O, super. Piękny, piękny myjek marki Kulito. Słucham? Nie wiem, o co chodzi. No, dużo chcę. Dużo chcesz? A ile dajesz? Dajesz, to popadnie, to rączki wpadnie. Musisz sprawdzić, czy wszystko dobrze tutaj. On jest przykręcony, czy co? Nie. Siła po prostu. On jest też ciężki. No jest, czekaj, inaczej. Jakiś prąd można? Nie, to jest przygwożdżony, nie wiem. To weź go ściągnij, bo potrzebujemy, będzie... Lepiej później się go zawinie, dobra? Kurwa, o! Czekaj. Spierdalaj. Kurwa, bo mi krzywdę. A, nie widziałem. Czekaj, daj go do góry jakoś, tu do mnie, daj go do mnie. Kabel, kabel, kabel. Jest luźny, więc... Oj, chuj, wyrwałeś mi, cześć. W robocie. Bardzo wspaniałe. Trzyma, bo się trzyma. No to ciekawe, jakby tak zrobił. Dobra, na razie mam tego zrobić. O, ale... Będzie trzymać. Zawsze można przesunąć te worki. Zobaczcie. No. Zmieści się, czy nie bardzo? O, worki nie bardzo. Dobra, tu tylko te dwa na szybkości, tam położę o ten oprzyj. O, po cholerę to go dźwigać. To jest Thermomix nowy, jak coś by się ktoś pytał. Za 5000. Tak, i to nie trzeba mu żadnych aktualizacji, nic, to także taniej wychodzi. Czekaj. Tyłem go tam, co nie? Tak. Te nowe GoPro wam powiem, że to jest masakra. Już drugą baterię praktycznie co ja nagrałem, 10 minut vloga. A już kurna dziot. Tak wyszło, jakbym to zrobił tak.
i tak na razie, później to sobie ogarniemy. Co ja robię? Przerzucam starą pszenicę tutaj, bo tu będzie nowa. Czemu oddzielam? Bo kury nie chcą żyć świeżej, więc po prostu taka, wiecie, lekka burta i to ty. Będzie trochę ciężko, zanim całej nie będę przerzucał. Zaraz tu jeszcze Adam przyniesie gwoździ z młotkiem. No, bo będzie mi to, ja próbował wyciągnąć. Ja cały czas działam tam w szpicherku. Ta cegła była. Ja nie brałem, nie było cegły. Jak wyjeżdżałem, jak... Ja wiem, taki co roku był. Ale jak ten, to nie brałem go. Nie, ten nie, nie? To nie był, to nie jest ta. Ajajaj. Kurwa, weź stąd, chyba. Dalej. Czy za mała? Za mała. Nie, to musi być, ja te przyniosę, bo ta akurat była na wysoko. No, bo to gdzieś ją miałeś ten odłożony, a gdzie to nie wiem. Co to do siewu? No, byłem u Krzyka, no to 7 i 8 miało. Suche jak pieprz. A za suche. Teraz w pszenicę wjeżdżasz? To na pszenicę wtedy tą podstawić ten sypnik. Dobra. 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 Pszenica, czyli pierwsze. To co ja sypałem teraz, no. A ja tak, na razie tu. Bo to co wszystko na sieczkę dzisiaj, to od razu idzie do kur. A jutro zdejmiemy sieczkarnię, no bo jutro ma padać, to jutro zdejmiemy sieczkarnię. I będziemy mieli... Czekaj. Gdzie sobie wezmę dół, ty weźmiesz w górę. Dobra, to dawaj. I wtedy... O kurwa, klopek mi spadł. Kurwa, zobaczy. Pomyłaś i coś, co? Na razie w dół. Nawet jeszcze w dół może być, bo... Żeby kombajnem dobrze podjechał. O, dobra. No było to trochę bez pomyślunku zrobione. Zamiast od razu odgrodzone, ale myśleliśmy, że... Gdzie indziej... Będzie owiec i że przęży to trochę lepiej posypie, no ale... Sypło jak sypło. Praktycznie to już wszystkie przężyto. Które będzie, bo... Reszta będzie na przyczepie, bo w razie W... Zależy jak wiosenne, bo... No tego wiosennego będzie trochę więcej niż zawsze. Zawsze było dużo mieszanki, teraz jest mieszanka, ale oddzielnie, czyli oddzielnie owiec. Oddzielnie jęczmień. I trochę tak to wyjdzie. Dwa metry odstępu. Po raz pierwszy maseczka jest po coś przydatna, tak? Ha! Od tego kurzu. No jest suche jak wiór, więc. Jest aż za suche, aż to jest niemożliwe, że my w tym roku wszystko piersi. Piersi jęczmień na solcu. Piersi zboża zimowe. Także szok. Piersi wiosenne też. No i wiosenne też pewnie. Bo wiosenne. Już dzisiaj będzie trzaśnięte. Musimy przerzucić, a chociaż głównie to całe, bo tu będzie właśnie pewnie jakoś tu jeszcze, gdzie tu jest okienko. Tu trzeba będzie jakoś to wykręcić, żeby
jęczmień leciał tutaj. Duwal nie mowy. Wiecie, i tak z tego wszystkiego i tak będzie pasza, tak? Po prostu ładowanie, wiadomo. Tu się daje trochę księżyta, trochę tego, żeby to równomiernie umieszać. O, ale powiem wam, że masakra już mnie tak przypyliło, że nie mogę teraz pełnego oddechu wziąć, bo aż mnie dusi. O, przejebane w rolnictwie mieć uczulenie na kurz zbożowy. O, gdyby człowiek kiedyś się nie zbadał, to by nawet nie wiedział, a ja zawsze, kurwa, byłem w szoku. Jak można w lato być chorym? Dusiło mnie i normalnie tak, jakbym miał anginę, coś w tym stylu. A się okazało właśnie, że mam na grzyb, taki pleś, bardziej można to tak nazwać. Na pleś. Na grzyba bardziej. Bo jak miałem wilgoć teraz w tym roku u siebie, tam w mieszkaniu, w Bytowie, o, to była tragedia, nie mogłem się wyleczyć, co tydzień byłem chory. A później mi się to przypomniało, że to przez to, no i faktycznie gdzieś z tym grzybem powalczyliśmy. Kupiliśmy oczyszczacz powietrza jeszcze. No i jako tako coś się żyje. Ale jest przejebana robota. No bo jednak przy żniwach, no ten kurz, no nie jesteśmy w stanie tego obejść. Dobra, burta jedną mam. Porzucić ją porzucę tu. Bo tak szczerze. No dobra, na razie mam ją gdzieś tam. Ale nie za daleko. Mówię, tu trzeba będzie. Może się jeszcze przydać. Mógłbym ją wbić tu. Już by zawsze mi nie leciała ta ściana. Wszędzie to będzie ścianą. Zrobić tego, jak w farmingu był do peletu na tej suwnicy. Yeah. Kurwa, byś siedział? Operator maszyn. Ładujesz i odskakujesz. Wysokościowych, proszę was bardzo, ładujesz i odskakujesz. Stanisław, zraz. O, także dzisiaj na pewno drugiego vloga sobie zaczniemy. Jak ogarnę robotę tutaj. I już coś na polu. Jak się będzie działo, to będą szybkie żniwa. To dzisiaj opór do nocy. Jutro ma padać 8-9 rano, więc nic nie zrobi. Niby ma być później słońce, więc do wieczora powinno owiać. I w środę od rana i ogień. Bo popadało tu w sobotę. My przyjechaliśmy wczoraj w niedzielę. Przepraszam, to dzisiaj jest poniedziałek. We wtorek ma padać, o. Przyjechaliśmy w niedzielę i padało tutaj w sobotę. U nas niedużo, ze 4 może litry. Ale w Strzelcach, które są od nas po linii prostej, myślę, że z 12 km do 15 przeszło i dało tak, że było ponad 30 parę litrów w chwilę. Pozalewało, pozrywało dachy. Także coś trochę tego, co w Krakowie było, tutaj też przyszło, ale całe szczęście minęło nas bokiem, bo pewnie gdyby tyle dało, dzisiaj wątpię, żebyśmy kosili. Ale już od rana kombajny tu pięknie ruszyły. I ogień. O. Kurna, dział tak akurat skończyłem ładnie. Bo jak tu będzie teraz sypana pszenica, to bym tu zdech. Nie tak źle. Dobrze, żebym tu zauważył, kurde. O Jezu. To by było, wiaderko to jakby była wypłata u Marka alkoholika. Jest wypłata, nie ma wypłaty. Jest wiaderko, nie ma wiaderka. Ech. Dobra, tak szczerze. To wiadro se tu może stać, bo nie wiem co tu w tych workach jest. Może ten pełny, pierwszy vlog nie jest na jakiejś pełnej piździe, pełno radości, że to żniwa, że to wszystko. Ale mówię, dzisiaj było więcej takiej roboty wysiłkowej, tego wszystkiego, latania, biegania, załatwiania, ogarniania. Ale już jest dobrze, jest pogoda, kosimy.
już w następnym vlogu będziemy mogli sobie trochę w ciągniku posiedzieć i pogadać. I z jajcem, żeby była, nie? Po to oglądacie te vlogi, żeby się poradować troszkę. Dobra, pięknie leci. Niech leci, nie idziemy. Znaczy idziemy stąd, nie będziemy się tu dusić. Tylko ino wodzionkę bym wziął bardzo chętnie. O. Wylej ten ciachłę. 3 razy. Do, a w sensie w jedną, w drugą i w jedną. No, półtora raza. Półtora raza, no. Dobra, mamy wszystko pięknie poogarniane. Zaczynamy teraz wyskosić na przyczepę to, co na sprzedaż. Także ja się z wami żegnam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Tu się żegnam, zaraz odpalam vloga, Adaś też zaraz odpala. Także na najbliższe 3 dni będziecie vlogi. Witajcie. Pięknie vlogi mieli. Także za tego pierwszego vloga wyszedł, jaki wyszedł. Mówię dzisiaj tak wszystko na szybkości, to takie ogarnianie, to wiecie jak to jest, ale już następny, już teraz bierzemy się i pięknie vloga dla was nagrywamy. Widzimy także się jutro u mnie. Także widzimy się jutro u Adasia na vlogu, a u mnie pojutrze. Na razie, trzymajcie się, cześć! Yo.